W Ągrowcu powstał Dzienny Dom Opieki Medycznej. Jest to pierwsza tego typu placówka w Wielkopolsce. W ramach projektu na terenie Szpitala Powiatowego w Ągrowcu powstał system kompleksowego wsparcia w zakresie usług zdrowotnych i społecznych dla 265 niesamodzielnych osób starszych i ich 265 opiekunów faktycznych z 7 gmin powiatu wągrowieckiego. Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał w celu skrócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego dofinansowujemy różne przedsięwzięcia prozdrowotne, profilaktyczne programy, ten jest szczególny. Powstaje oto pierwszy w naszym województwie dzienny dom opieki medycznej, a więc miejsce, w którym będą mogli uzyskać pomoc seniorzy, będą mogły uzyskać osoby starsze, które mają problemy zdrowotne, a nie kwalifikują się de facto do opieki szpitalnej codziennej. Natomiast ta pomoc taka właśnie doraźna jest niezbędna i ten dom wzorcowy moim zdaniem może służyć za przykład również i podobnych rozwiązań w wielu miejscowościach, w wielu powiatach. Chciałoby się, aby to się rozpowszechniało. Póki co jest w tym miejscu, tu w Ągrowcu, w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Dzienny Dom Opieki Medycznej niezbędne było przygotowanie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, pełnej, wysokiej jakości infrastruktury. Było to możliwe dzięki wsparciu ze stron władz powiatu wągrowieckiego. Powiat wągrowiecki użyczył pomieszczenia w sąsiedztwie szpitala powiatowego oraz współfinansował adaptację tych pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej. Szanowni Państwo, dzisiaj szczególny dzień dla powiatu wągrowieckiego. Oddajemy do użytku inwestycję, która ma służyć osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować, a zabiegi, które tutaj są przeprowadzane, mają doprowadzić do samodzielności. Być może nie do uleczenia, ale do sprawienia, że codzienne życie staje się łatwiejsze. W projekcie wzięło udział 7 gmin. Jesteśmy wzorcem dla całego kraju, jesteśmy wyjątkiem na mapie Polski, jeżeli chodzi o tego typu świadczenia. Wszystkie gminy powiatu wągrowieckiego jednogłośnie podjęły decyzję o tym, że wchodzą w projekt, że będą realizowały zadania na szczeblu gminnym, a powiat stanowi nadbudowę i tutaj na terenie szpitala został zlokalizowany dom dziennej opieki medycznej, który ma pacjentów, osoby korzystające z jego usług z całego powiatu wągrowieckiego. Wartość obu projektów to jest ponad 10 milionów złotych. Powiat oprócz użyczenia przez szpital pomieszczeń również zainwestował środki własne, aby spełnić wszystkie standardy. Dzięki bogatemu doświadczeniu partnerów projektu, Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Hospicjum Domowe z Poznania, możemy ze spokojem stwierdzić, że oddajemy starszych i niesamodzielnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego w dobre ręce. Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej jest realizacją koncepcji deinstytucjonalizacji opieki medycznej, co oznacza, że pacjenci, którzy przebywali na leczeniu szpitalnym w czasie hospitalizacji, a nie wymagają już całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej, normalnie wypisywani są do domu. Teraz mamy dla nich propozycję, oni mogą trafić do nas, przyjeżdżają tutaj. Jest to propozycja dla 230 pacjentów z powiatu wągrowieckiego. Jednorazowo przebywać tu może 25 osób, oni są codziennie przywożeni, odwożeni. Otrzymują tutaj całą kompleksową terapię, to dotyczy zarówno fizyko, jak i kinezyterapii. Są indywidualne programy, które realizujemy. Jest też psychoterapia, są też innego rodzaju działania, które podejmujemy po to, żeby ten pacjent mógł za jakiś czas wrócić do swojego naturalnego środowiska zamieszkania i tam funkcjonować w miarę niezależnie, samodzielnie. Projekt jest finansowany ze środków unijnych, z programu regionalnego i pacjenci nie ponoszą żadnych z tym związanych kosztów. Projekt dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzi na teren powiatu wągrowieckiego nowe formy pomocy. Jesteśmy przekonani, że staną się one trwałym elementem systemu opieki zdrowotnej, odciążając inne jego elementy i przedłużając okres samodzielności osób starszych. Na zakończenie specjalne podziękowania od organizatorów projektu otrzymał starosta wągrowiecki Tomasz Kranc. Chciałbym może na koniec, panie doktor, podziękować panu staroście i
jakoś zaakcentować to, że udało nam się po długim okresie, bo z pewnym opóźnieniem otwieramy ten dom, przecież mieliśmy całą inwestycję, różne problemy formalne, podziękować i wręczyć taki dokument od nas jako organizatorów.